Cześć, dobry wieczór. 11 etap hiszpańskiej Vuelty, etap Monstrum. 4800 metrów przewyższenia, 170 km. Szarża Marka Solera na 80 km przed metą. Świetna wygrana Davida Goody, a mnie się kleiły oczy. O tym wszystkim opowiem Wam dzisiaj. Ja nazywam się Marek Tyniec i komentuję dla Was najważniejsze wydarzenia na wyścigach kolarskich. Zatem lecimy z Vueltą. Słuchajcie, etap ciężki. W ogóle to jest strasznie ciężki weekend, ponieważ jutrzejszy etap jest bardzo podobny do dzisiejszego, z tą różnicą, że na kolarzy przed metą będzie czekała nie Farapona, która jest ciężkim podjazdem, ale będzie czekało Angliru, który jest podjazdem mordercą, podjazdem monstrum, podjazdem legendą, ekstremalnie stromym, wąskim, ciężkim. I takie nagromadzenie trudności, ponieważ zarówno dziś, jak i jutro kolarze jadą cały czas góra-dół po stromych, wąskich, krętych drogach w Asturii. W Asturii, która jest przepiękna i no chyba trzeba się tam będzie kiedyś wybrać z rowerem, chociaż nie jest łatwo z tego co wiem dojechać czy dolecieć. Już nawet nie mówię teraz tylko w ogóle, ale to jest przepiękne miejsce. Jeszcze w tych jesiennych kolorach wygląda imponująco naprawdę. Ale kurczę, bez jakiejś akcji to nawet te najpiękniejsze widoki powodują, no, że oczy się kleją. I tak naprawdę przepraszam, bo nakręciłem się trochę, jak zobaczyłem, że Marc Soler odjeżdża z peletonu. Z przodu jest bardzo jakościowa, mocna ucieczka, gdzie był Goody, gdzie był Guillaume Martin, gdzie było dwóch kolarzy Sunwebu i do nich doskakuje Soler i robi przewagę, która w pewnym momencie jest bardzo bliska tego, żeby wirtualnie objął koszulkę lidera, kiedy ten Soler zdobywa jeszcze bonifikatę na premii, więc widać, że mu zależy. Ma tam swojego pomocnika, Oliveires, więc Movistar naprawdę ciśnie. Więc po pierwsze zastanawialiśmy się, czy z tyłu coś się wydarzy, czy może Mas i Valverde gdzieś skoczą, czy może Soler będzie faktycznie cisnął ile się da i spróbuje awansować może i na podium, a może zagrozić koszulce lidera. Z tyłu widać było, że no drużyna Jumbo-Visma znowu wzięła na siebie obowiązek prowadzenia peletonu i prowadziła ten peleton w mocnym tempie i to wszystko zapowiadało się naprawdę genialnie, a tymczasem no Soler jechał w tej ucieczce, ta ucieczka jechała zgodnie, solidnie i mocno. Peleton jechał zgodnie, solidnie i mocno. I tyle. Tempo na kolejnych podjazdach bardzo równe, bardzo mocne. Ta średnia prędkość podjeżdżania rzędu 1550 metrów na godzinę, to jest na takim etapie, to jest naprawdę bardzo solidne tempo. Tylko że to tempo ani razu nie wzrosło. Czyli jakby kolarze nie wspięli się nigdy na ten poziom, który powoduje selekcję. Finałowy podjazd pojechali wyraźnie wolniej niż w poprzednich latach, niż w 2014, niż w 2011 roku. To no, z peletonu odskoczył Własow, tak goniąc ucieczkę, czy szukając, trudno powiedzieć czego. On jest 15 w generalce. Dzisiaj nawet ani nie spadł, ani nie awansował. Jedyny zawodnik, który zanotował gorszy dzień, to był Esteban Chaves, który wypadł z pierwszej dziesiątki. Jego miejsce zajął Mikel Nieves, kolega z drużyny. Czołówka klasyfikacji generalnej poszła w zasadzie tylko i wyłącznie na finisz, ale między nimi nie ma różnic, między nimi nie było różnic na mecie, między nimi nie ma różnic w generalce. Jest tak, jak było. Ten dzień, jego skutki wszyscy odczują jutro, natomiast to nie był ten wielki, epicki dzień, o którym będziemy czytać, o którym będziemy rozmawiać. Natomiast to takie dni też się zdarzają i czasami, to jest fakt, czasami te etapy, ta kumulacja, wielka kumulacja trudności powoduje i daje takie efekty. No bo pamiętajmy, że kolarze to jednak są ludzie i tych wysiłków, które powodują selekcję, czy podejmowanych przez pomocników, którzy izolują rywali od ich pomocników, a w końcu sami odpadają i na kilkadziesiąt, kilkanaście, kilka kilometrów do mety zostaje tych czterech, pięciu herosów, którzy jadą jeden na jeden, bark w bark i atakują siebie nawzajem.
Takich wysiłków można podjąć tylko kilka w sezonie, kilka na jednym wyścigu, a już na pewno nie każdego dnia, zwłaszcza mając w pamięci, że już za kilkanaście godzin trzeba będzie znowu cisnąć tak bardzo mocno. No i tyle. Słuchajcie, tyle. Ja zawsze staram się może nie usprawiedliwiać kolarzy, bo to nie chodzi o to, żeby kogoś usprawiedliwiać albo nie usprawiedliwiać. No to jest sport, a to nie jest teatr, tak? To są atleci, to są kolarze, którzy zostawiają tam swoje zdrowie, a to nie są aktorzy, którzy grają w filmie, który jest kręcony przez kilka miesięcy i potem montowany, tak? To wyścig, cały wyścig ma swoją narrację. Układ trasy powoduje, że ścigają się tak, jak się ścigają. No i efektem dzisiejszego dnia jest awans Solera na szóste miejsce w klasyfikacji generalnej, odrobienie całkiem sporych strat przez niego. Jest szósty, teraz ma 50 sekund straty do swojego drużynowego kolegi Enrika Massa, który pewnie zbierał siły na jutro. Nadal pierwsza czwórka mieści się w minucie. Osił karty dzisiaj zanotował parę sekundek straty, ale to nie ma większego znaczenia wciąż przed jutrzejszym etapem. No więc czekamy na Angliru. Czekamy na Angliru. No i tyle. Słuchajcie, szybko poszło. Szybko poszło. Cały czas zachęcam Was do tego, żeby jutrzejszy etap oglądać, bo Angliru to jest góra wyjątkowa, na której Vuelta rozgrywała się, wyniki Vuelty ostateczne tak naprawdę wiele razy się rozgrywały. Tam są ekstremalne stromizny, to jest wyjątkowe miejsce. Tak naprawdę Angliru rozpoczęło ten, czy uczestniczyło w tym trendzie po tym, jak Włosi wprowadzili na trasę swojego wyścigu Mortirolo, Hiszpanie wprowadzili Angliru i to rozpoczęło ten trend, który obserwujemy teraz, poszukiwania mało znanych dróg, które kończą się w zasadzie nigdzie, na jakimś szczycie. To są wąskie uliczki, ledwo co wyasfaltowane, a czasami nawet nie wyasfaltowane, które mają powodować to, że przy rosnącym poziomie sportowym może dojść do większej selekcji i może wydarzyć się coś niespodziewanego. No i Angliru jest wprowadzone na trasę Vuelty pod koniec lat 90. Jest jakby ikoną tego nowożytnego kolarstwa, które nie zawsze wjeżdża bardzo wysoko, ale szuka największych możliwych trudności. I Vuelta w zasadzie cała taka jest. Od tych już ponad 20 lat Vuelta cała taka jest. Co roku pojawia się coś nowego. Włosi szukają czegoś nowego i nawet Francuzi, najbardziej konserwatywni na trasie Tour de France, również szukają tego typu atrakcji. Zatem, moi drodzy, do jutra. Bardzo Wam dziękuję za dzisiejszy, nieco senny, choć ekstremalnie trudny dzień i do zobaczenia, do usłyszenia jutro. Cześć!